Od wielu lat jestem miłośnikiem wilczomleczy ogrodowych. Są również takie, które możemy uprawiać w warunkach domowych. Natomiast ten wilczomlecz, zwany również błękitnawym lub wulfeni, zimuje w Polsce w tych najcieplejszych zakątkach naszego kraju i to w miejscach jeszcze osłoniętych, ponieważ wytrzymuje on temperatury spadające do około minus 15 stopni poniżej zera. Jeśli znajdziemy mu dogodną lokalizację, jeśli nasz ogród i związany z tym mikroklimat panujący w nim będzie sprzyjał tej roślinie, to wtedy taka roślina potrafi osiągnąć wysokość metra, nawet metra 20 wysokości i taka roślina będzie na pewno robić ogromne wrażenie, ponieważ jest ona bardzo charakterystyczna, nie tylko ze względu właśnie na te liście, które mają kolor taki delikatnie błękitnawy, ale również na sam wygląd oraz pokrój tej rośliny. Wilczomlecze to rośliny bardzo odporne na suszę, dlatego też roślina raz posadzona nie będzie wymagała już nigdy podlewania w trakcie sezonu. Warunkiem jest to, aby taka roślina w ogóle rosła u nas w ogrodach, starajmy się dobrać dla niej miejsce przede wszystkim słoneczne, osłonięte od mroźnych, zimowych, wysuszających wiatrów oraz glebę taką pod roślinę, która by przepuszczała wodę. Ona musi być bardzo przepuszczalna, może być nawet piaszczysta, ale zimą ta woda nie może osadzać się wokół rośliny, bo wtedy niestety wilczomlecz nam zagnije. Roślina ta bardzo obficie kwitnie. To kwitnienie trwa około 2 miesięcy i rozpoczyna się mniej więcej w połowie marca. Oczywiście uwzględniając warunki termiczne występujące w naszym ogrodzie. A kończy się ono gdzieś w połowie maja. Ale to jest przykład oczywiście południowej Polski. Tutaj Beskidu Wyspowego, tej części cieplejszej. I w takim właśnie okresie ta roślina kwitnie. Kwiaty, te same kwiatostany są bardzo duże w kolorze limonkowo-żółtym. Natomiast same kwiaty, kwiatuszki, które są po prostu nałożone na ten kwiatostan, złożone, to one są drobne. Natomiast sam fakt, że jest ich spora ilość, no to robi wrażenie na pewno. Nie da się jeszcze nie zauważyć jednej cechy, która jest charakterystyczna dla tego wilczomlecza. Jest to mianowicie jego zapach, który jest bardzo intensywny i nawet podchodząc do niego na odległość około 50 cm, nawet do metra, czuć taki charakterystyczny, dziwny zapach, nie każdemu odpowiadający. Ja osobiście go lubię, natomiast wiem, że są osoby, którym przypomina on, no nie chcę powiedzieć co, może nie wypada, ale takie wrażenie niektóre osoby mogą odnosić. Ale mimo tego osobiście polecam tę roślinę, bo jest naprawdę ona niezwykle piękna i przede wszystkim zimozielona przez dłuższy okres zimy, o ile oczywiście te zimy nie są bardzo ostre, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli temperatura będzie spadać poniżej minus 15 stopni, to niestety taki wilczomlecz może nam go zmrozić do poziomu gruntu lub też poziomu śniegu. Ale oczywiście jeśli takie temperatury będą występować, to można go śmiało zabezpieczyć przed niskimi temperaturami, owijając chociażby agrowłókniną. I wtedy bez problemu ta roślina powinna przetrwać do wiosny.